Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle bardzo serdecznie się kłaniam, witam i pozdrawiam wciąż karnawałowo, lutowo, zimowo i oczywiście witam też niedzielnie, bo proszę Państwa, nasze spotkania są zawsze w niedzielę, chociaż redakcja naszej kochanej telewizji czasem wcześniej ten program już pokazuje, nieraz w piątek wieczorem, przez cały dzień w sobotę, oczywiście potem niedzielę jako taki, że tak powiem, trzon tego programu, kiedy to słowo jest skierowane właśnie w taki dzień, czyli w niedzielę, żebyśmy mogli w jakiś sposób poprzez Boże Słowo, poprzez komentarz tego Bożego Słowa troszeczkę to słowo bardziej pojąć i odnieść do siebie. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, no właśnie, miesiąc luty, ten miesiąc dobiega końca, dzisiaj jest 20 dzień tegoż miesiąca, za tydzień będzie ostatnia niedziela, będzie to 27 dzień lutego, potem 28 dzień lutego, a potem 1 marca, czyli nowy miesiąc etapu 2022, miesiąc marzec. Powiada przysłowie w marcu, w garcu, ale do tego jeszcze powrócimy w swoim czasie. W każdym razie wiedzmy, że wkrótce już właśnie ten kolejny miesiąc, miesiąc marzec, który będzie już miesiącem nie tylko przedwiośnia, ale także miesiącem wiosny. Poza tym, drodzy Państwo, dobiega także końca karnawał. Karnawał biały oczywiście, roku pańskiego 2022. Karnawał, czyli czas radości, zrodzony ze świąt Bożego Narodzenia. Już tylko kilka dni. Oczywiście następna niedziela będzie ostatnią niedzielą tegoż właśnie karnawału, potem poniedziałek i oczywiście po poniedziałku wtorek będzie to, proszę Państwa, już ostatni dzień karnawału, tak zwany tłusty wtorek, święto faworka i oczywiście po tłustym wtorku nastąpi początek Wielkiego Postu, czyli tak zwana sucha środa, czy chuda środa, czy środa popielcowa, jak to woli. I właśnie taki dzień prowadzi nas w okres Wielkiego Postu, więc czas bardzo trudny, czas rozważania męki i śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mówię, czas bardzo trudny, jeżeli się go chce przeżyć właściwie, owocnie, bo właśnie jeżeli w karnawale jesteśmy ludźmi radości, jeżeli cieszymy się, jeżeli balujemy na różne sposoby, chociaż oczywiście w takiej atmosferze pandemicznej, to czas Wielkiego Postu każe nam patrzeć na krzyż, każe nam patrzeć na cierpienie, na śmierć najpierw, na krzyż, na którym zawisło zbawienie świata, czyli nasze zbawienie, na krzyż, który jest właśnie krzyżem, na którym został zamordowany nasz Zbawiciel i oczywiście na cierpienie, które dotyczy Jezusa Chrystusa, ale poprzez pryzmat krzyża Chrystusowego, poprzez pryzmat tego cierpienia, poprzez pryzmat tego śmierci też mamy postrzegać swoje cierpienie, swoje choroby, i także swoją śmierć. Kochani, tego nie bójmy się o tym myśleć, nie bójmy się o tym rozważać, no ale jeszcze nie w tych dniach karnawałowych, bo mówię, przyjdzie czas, kiedy w tej materii będziemy mogli sobie coś więcej powiedzieć. Poza tym, proszę Państwa, wracam do karnawału, bo właśnie jeżeli karnawał i ostatni dzień tego karnawału, to najbliższy czwartek, wiemy, że to jest święto pączka, więc jest to czas, kiedy delektujemy się pączkami, kiedy tym pączkami się zajadamy. Oczywiście życzę Państwu, żebyśmy tego rodzaju tradycję zachowali, bo jak wiemy, tradycja święta rzecz. Ja wiem, że też pączki nie zawsze są zdrowe, no ale co jest zdrowe? Jeżeli czegoś za dużo jemy, czy za dużo pijemy czegoś, prawda, to wszystko przekłada się na to, że organizm buntuje się. Dlatego właśnie ta in medio virtus, właśnie tam w środku cnota, ten złoty środek, żebyśmy wiedzieli, no oczywiście symbolika, czyli właśnie ten kawałek pączka, czy nawet cały pączek, no a potem spacer, potem jakieś tam ruchy w jedną czy w drugą stronę, czy jakieś ewentualnie taniec i na pewno te kalorie zostaną, proszę Państwa, zostaną spalone. Także wszystkiego najlepszego na święto pączka. Niechaj właśnie ten dzień będzie takim właśnie dniem, któremu, jak wiemy, na imię Tłusty Czwartek, żebyśmy też potrafili radować się i potrafili cieszyć się. Kochani, dzisiejsza niedziela, 107 niedziela zwykła w okresie zwykłym. Ten okres zwykły dobiega końca, jest rok C i gdy będziemy, bo już gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeżeli kto uderzy ciebie w policzek, następ mój drugi. Jeżeli
jeżeli ktoś zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, kto bierze twoje. Jeżeli chcecie, żeby ludzie wam czynili dobrze, podobnie i wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to wam się należy wdzięczność. Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeżeli dobrze czynicie tylko tym, którzy wam dobrze czynią, jakaż za to należy wam się wdzięczność. I grzesznicy tak samo czynią. Jeżeli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność. I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie niczego za to, nie spodziewając się, a wasza nagroda będzie wielka i będziecie nazwani dziećmi Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Dobrą miarą ubito, uczęsiono i wypełniono po brzegi, wsypią w zanadrze wasze. Odmierzę wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie. Kochani, drodzy państwo, drodzy telewidzowie, no właśnie, słowa bardzo, bardzo trudne, nie tylko do zrozumienia, ale już nie daj Boże, do zastosowania, przepraszam, że tak mówię, nie daj Boże, tak, bo czego to od nas Pan dzisiaj domaga się, żebyśmy miłowali swoich nieprzyjaciół. Jeżeli ktoś jest moim wrogiem, jeżeli ktoś mnie okradł, jeżeli ktoś mnie skrzywdził, jeżeli ktoś mnie obraził, jeżeli ktoś mi jakieś tam jeszcze inne rzeczy zrobił, które mnie bardzo bolą i tego jak to się nie mogę zapomnieć, nie mogę tego darować aż do grobowej dechy, jak ja mam tego człowieka miłować? No właśnie, no właśnie. Mam tego właśnie człowieka miłować. Zobaczmy, w modlitwie pańskiej, Ojcze nasz, modlimy się w ten sposób i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. A nasi winowajcy to właśnie ci, którzy nas obrażają, ci, którzy nas krzywdzą. Ale proszę państwa, pamiętajmy też o tym, że nie tylko my mamy tych winowajców, ale my też jesteśmy winowajcami dla kogoś innego. To działa w obie strony, dlatego też dzisiaj warto zastanowić się, czy my potrafimy przebaczać, czy my potrafimy odpuszczać, czy potrafimy zwyciężać w ten sposób, tak japońskie przysłowie powiada, odpuść, a zwyciężysz. Jeszcze raz powtarzam, odpuść, a zwyciężysz. Kochani, odpuszczajmy. Te słowa Ewangelii, które przed chwilą usłyszeliśmy, niech wejdą głęboko nie tylko w nasze umysły, ale w nasze serca. Uczmy się odpuszczania, bo odpuszczanie to nie jest słabość. Odpuszczanie to jest zwycięstwo. I tego, kochani, zwycięstwa i sobie, i państwu całym sercem życzę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowy czas, który zakończy, jeszcze może nie, ale prawie już będzie kończył miesiąc luty i będzie też wprowadzał nas w atmosferę Wielkiego Postu. Zostańcie z Bogiem.